애가? 시아마밤. w kolejnym filmie. Zaraz zobaczę, jak mnie widać. Czy kamera dobrze ustawiona, ale chyba trochę za nisko patrzy. Nie no, w sumie dobrze ustawiona. Jeszcze wam zrobię zdjęcie mojego pięknego statywu. I wam wrzucę, jak będę montował. A, kartka, żeby mi nie pofunęła. No i się wiatr zerwał. No nie, no nie, no nie. Przeciwności losu. Jaki wicherek? Muszę poczekać, aż się uspokoi. Nie będzie mnie słychać. No i dobra. Się trochę wiatr uspokoił. Nie powinien wam szumieć. Taki miałem plan na Q&A. W miarę szybko go zrealizowałem. Bo chyba jeszcze nie ma 50 tysięcy. Także nie dziękujcie. Za to tempo. O kurde. 73 tysiące. Właściwie 73 400. Się chyba trochę spóźniłem z tym filmem. Dobra, nie szkodzi. Zaczynając od pierwszego pytania w Q&A. Czy planujesz kupić jakiś większy ciągnik? Pomijmy to. Dobra, ale tak na serio, to kilka pytań z tamtego filmu wybrałem. Dokładnie 15. 15 pytań mam. I w końcu nagrywam ten film, na który tak długo czekaliście. Kamerę mam umiejscowioną pomiędzy dwoma balami, więc wiatr aż tak nie powinien wam przeszkadzać. Dzisiaj jest piękna pogoda. Nagrywam już trzeci film. I myślę, że ten ukaże się jako pierwszy, bo najdłużej na niego czekacie. Nagrywałem też o młodym rolniku, co z tym dofinansowaniem i o panelach fotowoltaicznych, tych kolejnych, które są zamontowane na domie. Dobra, ale przechodząc do pytań, na które tak długo czekaliście. Pierwsze pytanie. Ile mam lat? Tak, to ja się może przedstawię najpierw, bo nie wszyscy wiedzą, jak mam na imię, bo i takie pytania się pojawiają. Właściwie dzisiaj taki komentarz, że oglądam cię od tam półtorej czy tam dwóch lat i nadal nie wiem, jak masz na imię. Także na imię mam Mariusz. Mam 29 lat. A, 29 to miałem w tamtym roku. A teraz w maju zmiana kodu, trójka z przodu niestety. Dobra, drugie pytanie. Czy jestem jedynakiem? Tak, jestem jedynakiem. Jak widzicie na filmach, sam robię. Właściwie nie sam, tylko z mamą. To jest szóste pytanie, które mam tu zapisane. Czy sam obrabiam gospodarstwo? Nie. Gospodarstwo prowadzę z mamą i czasami zatrudniamy pracownika. Jak jakiegoś znajdziemy, no to takie drobne prace tutaj wykonuję. Bo wiadomo, ja często w trasie, mama ile tutaj może to zrobi, jak mnie nie ma. A jak jest pracownik, to i drzewo porąbie, i poprząta,
słomy powrzuca, obojniki powyrzuca od tego bydła, co chodzi luzem. Także no, pracy dla pracownika też jest sporo. Ile masz pola? O to często pytacie. Łącznie mojego i mamy jest 19,98. O tym, dlaczego jeszcze parę hektarów w mamy rękach zostało, to już wam kiedyś mówiłem. No i to jest też odpowiedź na pytanie 13. Czy twoja mama nadal prowadzi sklep? Tak, moja mama nadal prowadzi sklep i o tym będzie w materiale o tych panelach, bo pokazywałem go. No i też dlatego te parę hektarów, właściwie 3,5 jeszcze są mamy własnością, ponieważ by musiała przejść na ZUS, a tak to opłaca KRUS. Dodatkowo mamy 1,1 hektara lasu i 1,26 hektara nieużytków. Czyli wszystkiego jest 22 hektary i 36 setnych. W tym łąki, to pastwisko koło domu, na którym się pasą jałówki i krowy, to jest 49 arów. Tamta łąka koło tych nieużytków to jest 1,41 hektara i ta podmokła 0,95. Czyli wychodzi 2,36 hektara użytków zielonych, które koszę kosiarką rotacyjną. Czy kupię prasę? W sumie miałem taką myśl i nie wiem, czy w przeciągu 5 lat jakaś prasa się nie pojawi. Na pewno w ciągu 2-3 lat nie kupię żadnej. A jakbym kupił, to typowo już na zarobek, żeby jeździć. Bo słomę ze swoich zbóż raczej będę ciął albo będę wymieniał za obojnik. No ale i tak tych zbóż jakoś dużo nie mam, żebym inwestował w jakąś super drogą prasę, a też z jakąś tanią się męczyć, to uważam, że to jest lekka bez sensu. Ile tutaj zboża będzie? Z 11 hektarów? Może coś koło 11 hektarów. Tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10. O, koło 11 z hakiem hektarów mam zboża. Czy wiem, że Farming Simulator są mody na Ursus z moją rejestracją? Tak, wiem, bo pewnego czasu wysyłałem zdjęcia kilku osobom i właśnie mi mówiły, że chcą te zdjęcia właśnie do tej gry, żeby zrobić mody moich ciągników. Czy sam obrabiam gospodarstwo, to było. Od zawsze mieliście opasy, czy kiedyś mieliście krowy mleczne? Były krowy mleczne w ilości, nie wiem ile to, 3 sztuk, 3, 4, coś takiego. Tutaj gdzie jest Anka i Elka, tam na ścianie wisiała dojarka, może jeszcze na jakichś starych filmach ją widać. No, już ją dawno zdemontowałem i sprzedałem. I była właśnie kanka na mleko i się właściwie jedna ta do dojarki i jedna albo dwie taka typowo do przewozu. I był właśnie wózeczek taki dorobiony do rowera i się woziło do kogoś, kto miał zbiornik z 500 metrów czy coś takiego. I się właśnie tam tej osobie do zbiornika dolewało to mleko. Ale bawić się w 2-3 sztuki, no to było bez sensu. W końcu stanęło na tym, że krowy będą odpajać cielaki, czyli typowe mamki będą i opasy.
A ile opasów mam na chwilę obecną, no to był film z tego. Kiedy jakieś maszynki na młodego rolnika. Tak jak wam mówiłem, przed tym filmem nagrywałem film o młodym rolniku, więc zobaczycie go zaraz po tym. I tam będzie wszystko opowiedziane, co z tym programem. A że dzisiaj jest ładna pogoda, to mi się taka chęć zrobiła do nagrywania, że już trzeci materiał nagrywam. Oby tak częściej, to byście nie musieli rok czekać za filmem. Bo jak patrzyłem, no to pytania do Q&A, ten film był wrzucony 26 lutego 2021 roku. No, rok i miesiąc i jeden dzień. Trochę mi to zajęło. Kolejne pytanie. Teraz bardziej chcesz się skupić na kupnie maszyn czy pola? Wam powiem, że jedno i drugie. Jeżeli by był jakiś kawałek do kupienia, to bym z chęcią go kupił. Ale o to niestety trudno w naszej okolicy. Bardzo trudno. Bo tu jak na razie nie ma możliwości kupić jakiegoś kawałka. A jeździć gdzieś tam, jak niektórzy jeżdżą po 20-30 km, to uważam, że jest bez sensu. No, przeważnie krowiarze jeżdżą, bo im się to opłaca. Nie wiem jak, ale im się opłaca. A tutaj ja, jak widzicie, mam większość ziemi tutaj za budynkami i są... No, trzy kawałki oddalone o 500 metrów i ta najdalsza łąka z tymi nieużytkami, no to jest oddalona o jakieś 2,5 kilometra, a wcześniej przed tą łąką jest żyto i las. No to są moje najdalsze pola. A tak to wszystko, jak widzicie, koło domu fajnie mam. Tu jest właśnie duży plus mojego gospodarstwa, że jak trzeba by było jakąś studnię wywiecić i nawadniać, no to wszędzie mogę sobie tutaj rury porozprowadzać. I prawie całe swoje gospodarstwo bym mógł nawadniać. Czy planuję kupić kombajn? To samo co z prasą, czyli jak na razie nie, chyba żeby mi się jakoś bardzo jazda na tirach znudziła, no to bym go kupił, ale też typowo pod zarobek. Ale jak na razie, jak robiliśmy drzwi, planowałem, żeby przyszłościowo na wysokość się zmieścił, no ale w planach jak na razie kombajnu nie mam. Tym bardziej, że kupić jakiś lepszy, no to jest wydatek 150-200 tysięcy. A bizonem się męczył nie będę. To już wolę sobie gospodarza na usługi wynająć, żeby mi to skosił te 10 hektarów i zapłacić te 3 tysiące, mieć głowę spokojną, a nie siedzieć i go całą zimę remontować, żeby czasami się nie zepsuł żniwa. 11 pytanie. Czy mam żonę, dziewczynę, narzeczoną? Mam dziewczynę, widzieliście ją na jednym zdjęciu na społeczności. To zdjęcie było zrobione w Śpićmierzu, jak były te dywany z kwiatów. Także jak sobie wejdziecie na społeczność, trochę przeskrolujecie, trochę więcej niż trochę, to znajdziecie to zdjęcie z moją dziewczyną. Kolejne pytanie. Kto wybudował przechowalnię chlewnie Oborę? Przechowalnię wybudowała mama w roku 2000. I teraz trochę ją przerabiam. Tam, gdzie była świnialnia. Osoby, które nie pomijają moich filmów, no to widziały, że tam, gdzie były świnie, są wybite drzwi i będzie garaż.
chlewnie oborę, no to pobudował dziadek. Chlewnia to już jest wiekowa, a obora jeszcze posłuży. Myślę, że mi powinna posłużyć dożywotnio. Obora? No, obora. Pewnie to przyszłościowo też będzie garaż, no ale jak na razie jest to obora. A chlewnia? Chlewnia to myślę, że się rozleci za jakieś tam 10-20 lat. Bo już się tak ledwo trzyma. Po jakiej szkole jestem? Jestem po studiach w kierunek elektrotechnika. Specjalność elektroenergetyka. Ale czy bym wybrał ten kierunek drugi raz? Nie. Czy było warto chodzić na studia? Fajne osoby się poznało. No, ale inżyniera mam. Ale w tym kierunku nie działam. Jak widzicie, transport i gospodarstwo. I montaż filmów. I ostatnie pytanie. Klasy ziemi, jakie mam? Tutaj za budynkami to jest trzecia, czwarta klasa. Tam las, gdzie jest żyto, to jest piąta, szósta. Także od trzeciej do szóstej klasy mam ziemię. I to było ostatnie pytanie, które miałem zapisane na tej karteczce. O Jezu! Moje nogi! Jak ja dawno tak nie siedziałem, a mi zdjęciałem. O matko! Jeszcze tylko to posprzątać. I idę jakiś film kolejny dla was montować. Kolejne Q&A na 100 tysięcy ukaże się przy 150 tysiącach subskrypcji. Ja no, myślę, że będzie szybciej. O Jezu! Ale to małe ciężkie. Kuzyn porobił. Subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. I do następnego. Cześć.